1939 roku, gdy Niemcy wkroczyli do Janowa, było tam około 4000 Żydów. Większość domów była zniszczona wskutek działań wojennych. Nieliczne sklepy żydowskie, które ocalały, zostały przez Niemców rozbite i zrabowane. Były stałe łapanki na ulicy do robót. Ja uciekałem, albo się chowałem i nigdy nie dałem się wziąć do pracy. Przy pracy bili. Był nawet wypadek, że zabili jakiegoś starszego Żyda. Początkowo mieszkałem z rodzicami i rodzeństwem. Potem ożeniłem się i mieszkałem z żoną. Żydzi musieli nosić opaski. Było kilku Niemców, którzy specjalnie znęcali się nad Żydami. Byli to Müller, gestapowiec, średniego wzrostu, blondyn o złych, niebieskich oczach i blond włosach. Derbant, żandarm wysoki, bardzo przystojny brunet o niebieskich oczach. Jedną nogę miał krótszą. Zeiss. Naczelnik Arbeitsamtu, który na ulicy znęcał się nad napotkanymi Żydami. Pracowałem jako blacharz w biurze budowlanym inżyniera Książka Ferdynanda, Volksdeutscha. Gdy nie przyszedłem do pracy, dał znać do Arbeitsamtu, wtedy Zeiss wezwał mnie do siebie. Gdy stawiłem się u niego w biurze, zbił mnie. Więcej już nie wróciłem do poprzedniej firmy i pracowałem w innym biurze budowlanym. Najgorszym katem był Lęk, ostatni starosta janowski. Akcji specjalnie nie było do września 1942 roku. Wtedy kazano wszystkim Żydom opuścić Janów. Wolno było się udać do Kraśnika lub Zaklikowa. Ja wraz z rodziną udałem się do Zaklikowa. W Zaklikowie nastąpiła segregacja. Osobno ustawiono mężczyzn zdolnych do pracy, osobno kobiety, dzieci, starców i tych, których uznano za niezdolnych do pracy. Mnie odstawiono na stronę wybranych do pracy, lecz wobec tego, że moja żona i półroczny synek zostali odstawieni na przeciwną stronę, zgłosiłem się do nich i pozwolono mi pozostać z nimi. Załadowano nas do pociągu i zawieziono do Bełżca. Pociąg wjechał do Lasku. Wtedy zmieniono całą obsługę pociągu. Miejsce kolejarzy zajęli SS-owcy z obozu śmierci. Wtedy jeszcze nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Pociąg zajechał do samego obozu. Inni SS-owcy odebrali nas z tego pociągu. Zaprowadzili nas do baraku, wszystkich razem, kobiety, mężczyzn, dzieci. Powiedziano nam, że pójdziemy do łaźni i kazano się rozebrać. Od razu zrozumiałem, co to ma znaczyć. Po rozebraniu kazano się nam ustawić, osobno mężczyźni i osobno kobiety z dziećmi. Stał SS-owiec z pejczem i uderzając nim wskazywał mężczyznom, czy mają się kierować na prawo czy na lewo. Na śmierć, do pracy. Mnie wybrał na stronę śmierci. Wtedy jeszcze tego nie wiedziałem. Zresztą sądziłem, że jedna i druga strona oznacza to samo. Śmierć. Jednak gdy skoczyłem we wskazanym kierunku,
SS-owiec zawołał na mnie i powiedział: Du bist ein Militärmensch, dich können wir brauchen. Nam, których wybrano do pracy, kazano się z powrotem ubrać. Mnie i jeszcze kilku mężczyzn wyznaczono, byśmy zaprowadzili ludzi do pieca. Mnie przydzielono do kobiet. Przy wejściu do komory gazowej stał Volksdeutsch, Ukrainiec Schmidt, i każdą wchodzącą kobietę uderzał na hajką. Zanim drzwi się zamknęły, strzelił kilka razy z rewolweru, potem drzwi zamykały się automatycznie, a po 40 minutach wchodziliśmy i zabieraliśmy trupy do specjalnego dołu i goliliśmy trupom włosy, które pakowało się potem do worków, a Niemcy je zabierali. Dzieci wrzucano do komory, po prostu, na głowy kobietom. W jednym z transportów z komory gazowej były zwłoki mojej żony. Miałem jej zgolić włosy. Zwłok nie grzebano zaraz, lecz czekano, aż zebrało się więcej, więc tego dnia nie grzebaliśmy. Jak zobaczyłem, w obozie było wiele ludzi. Sami Żydzi. Były baraki, tak zwane czyste i brudne. Mnie skierowano do czystego. Blokowy wyznaczył mi pryczę.